Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której chciałem, proszę Państwa, po raz kolejny w ramach toczącej się kampanii wyborczej pokazać Państwu różnicę w ofercie, którą przedstawiam dla mieszkańców Warszawy i ofercie, którą kieruje mój szanowny kontrkandydat Rafał Trzaskowski. Proszę Państwa, otóż Rafał Trzaskowski dzisiaj rano w rozmowie Polsatu powiedział, że swoją ofertę kieruje głównie do warszawiaków, cytuję, z krwi i kości. Proszę Państwa, ja chciałbym wiedzieć, w jaki sposób Rafał Trzaskowski będzie mierzyć warszawiaków z krwi i kości. To jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnie w mojej ocenie obrzydliwego. Mówienie o tym, że Warszawa, czy sugerowanie tego, że Warszawa ma być, ma mieć jakąś specjalną ofertę dla warszawiaków z krwi i kości. Szczególnie jeżeli ktoś zna historię naszego miasta i wie, dlaczego więzy historyczne były w Warszawie zerwane. Jeżeli ktoś zna historię, to bardzo dobrze wie, dlaczego nie jest łatwo dzisiaj powiedzieć, kto jest warszawiakiem z krwi i kości i dlaczego, mówiąc szczególnie o otwartej Warszawie, dlaczego w tej chwili Warszawa jest miastem, które powinno być otwarte dla wszystkich. Ja, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że to jest nie tylko kwestia różnicy w programie, ponieważ mi zależy na tym, żeby Warszawa naprawdę była dla wszystkich. Ja nikogo nie będę wykluczał, ja nikogo nie będę nigdy pytał, czy urodził się w Warszawie, czy urodził się poza Warszawą. Każdy może być warszawiakiem, jeżeli chce dla tego miasta pracować, bez względu na to, gdzie się urodził. To jest właśnie siła naszego miasta, a nie sprawdzanie, kto jest warszawiakiem z krwi i kości. I proszę Państwa, to szczególnie widać nie tylko na w tym momencie różnicy programowej czy wiarygodności, o której mówię, ale widać również, jaka duża hipokryzja rządzi Platformą Obywatelską. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, wystarczy sięgnąć i zobaczyć, kto jest aktualnym liderem listy poselskiej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Kogo Platforma Obywatelska wystawiła na miejscu pierwszym w Warszawie? Ewę Kopacz. Która pochodzi skąd? No nie jest warszawiakiem z krwi i kości. Ze Skaryszewa. A kto jest na miejscu trzecim? Joanna Kluzik-Rostkowska. Która pochodzi skąd? Jest warszawiakiem z krwi i kości? Nie. Z Katowic. A kto jest wiceprezydentem Warszawy? Witold Pal. Który jest warszawiakiem z krwi i kości? Nie. Urodził się we Wrocławiu. A proszę Państwa, a kto jest kolejnym wiceprezydentem Warszawy? Kolejnym wiceprezydentem Warszawy jest pan Michał Olszewski, który urodził się gdzie? Czy jest warszawiakiem z krwi i kości? Nie, bo urodził się w Bydgoszczy. No i co pan Rafał Trzaskowski z nimi zrobi? Dlaczego oni są gorsi? Ja muszę stanąć w obronie i pana Michała Olszewskiego, i pana Witolda Pala, i pani Ewy Kopacz, i pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, panie Rafale Trzaskowski. Proszę przestać atakować tych ludzi. Oni mają prawo pracować dla naszego miasta. Mają prawo być warszawiakami, jeżeli będą chcieli ciężko pracować dla tego miasta. Mają prawo mówić o sobie warszawiacy. Nie można tak dzielić Warszawy. Nie ma Warszawy dla warszawiaków z krwi i kości i Warszawy dla tych, którzy urodzili się poza naszym miastem. Warszawa musi być miejscem dla wszystkich ludzi, którzy chcą ciężko pracować dla naszego miasta. I proszę Państwa, i to jest zasadnicza różnica w programie pomiędzy mną a Rafałem Trzaskowskim. Jeżeli Państwo chcecie Warszawy naprawdę dla wszystkich, to zachęcam do głosowania na naszą ofertę. Jeżeli Państwo chcecie Warszawy, która będzie wybierała tylko warszawiaków, jak to mówi Rafał Trzaskowski, z krwi i kości, czyli można nawiązać do stuprocentowości warszawiaków, tak? To można nawet szukać takich synonimów. To jest język, który nigdy nie będzie mieścił się w moim słowniku pojęciowym. Warszawa jeszcze raz musi być, jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, musi być miastem otwartym dla wszystkich. Ale to nie wszystko. Do czego wczoraj posunęła się Platforma Obywatelska? Otóż, proszę Państwa, Platforma Obywatelska wczoraj zamieściła na swojej stronie internetowej taki oto plakat sfinansowany, kampania wyborcza i tak dalej. I proszę Państwa, co tutaj jest napisane? No, że kolejna kompromitacja jakiego? A dlaczego ta kompromitacja? No i to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że piosenkę czy teledysk do mojej kampanii nagrał raper z Wrocławia. No to jest kompromitacja, proszę Państwa. Jak mógł raper z Wrocławia nagrać piosenkę? Przecież wiadomo, że raperzy z Wrocławia nie mogą nagrywać piosenek. A już pokazywać w Warszawie? No, proszę Państwa, i kto tutaj mówi o cenzurze w kulturze? Kto tutaj mówi o prawdziwej cenzurze? Jakie prawa ma zamiar Platforma Obywatelska odebrać ludziom z Wrocławia? Znaczy, proszę Państwa, i tu jest jeszcze jedna taka delikatność, bo kto jest aktualnym liderem Platformy Obywatelskiej? No, według mojej wiedzy Grzegorz Schetyna, który najdłuższą część swojej kariery politycznej spędził gdzie? No, nie zgadniecie Państwo. A w tym Wrocławiu. No ale to niemożliwe, że we Wrocławiu, bo przecież we Wrocławiu to jest kompromitacja, prawda? No tak przynajmniej pisze Platforma Obywatelska. No to jak to jest z tą kompromitacją?
to można, to ludzie z Wrocławia mogą robić karierę w Warszawie, czy nie mogą? Jak to jest? Proszę Państwa, to wszystko sprowadza się do jednej konkluzji. Mianowicie, oni tylko mówią o Warszawie dla wszystkich, a chcą tak naprawdę partyjnej Warszawy dla siebie. A my chcemy prawdziwej Warszawy, otwartej i nie ma dla nas znaczenia, czy dla Warszawy będzie chciała pracować osoba ze Skaryszewa jak Ewa Kopacz, czy będzie chciała pracować osoba z Gryfic tak jak Cezary Tomczyk, czy będzie chciała pracować osoba z Bydgoszczy jak pan Michał Olszewski, to nie ma znaczenia. Warszawa musi być miejscem naprawdę dla wszystkich. Ja nigdy nie będę dzielił warszawiaków na tych, którzy urodzili się poza Warszawą i na tych, którzy są warszawiakami. Ostatni raz użyję tego słowa, proszę Państwa, bo nie będę go już powtarzał. Warszawiakami z krwi i kości. Nie wolno używać tego słowa. Warszawa musi być otwarta dla wszystkich. Tyle chciałem Państwu przekazać. Aha, i jeszcze na sam koniec, korzystając z tej okazji, będziemy promować Warszawę otwartą dla wszystkich, bez względu na to, kto się gdzie urodził. I to bardzo ważne, proszę Państwa, bez względu na to, kto się gdzie wychował. Jakie ma pochodzenie klasowe, czy jakkolwiek to nazwie, nazwą politycy Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 17 na warszawskiej Pradze odbędzie się premiera tego teledysku, tego złego, bo raper pochodzi z Wrocławia, jak Państwo wiecie. Odbędzie się otwarty koncert, premiera na żywo tego teledysku. Chciałem, korzystając z tej okazji, zaprosić wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy nie zgadzają się, że Warszawa tylko dla tych z krwi i kości, prawda? Zaprosić na ten koncert. Powiedzmy stop ludziom, którzy mówili, że osoby, które pochodzą z blokowisk, mają się czego wstydzić. Nie mają się czego wstydzić, proszę Państwa. Dzisiaj wszyscy, którzy tak uważają, zapraszam Państwa na koncert ulica Kijowska 11, warszawska Praga o godzinie 17. Zaczynamy, będzie premiera tego teledysku i powiemy, że Warszawa naprawdę ma być otwarta i nie można dzielić warszawiaków na tych z krwi i kości i na resztę. Jestem otwarty na Państwa pytania. Panie, właśnie skąd pomysł na ten teledysk i do kogo on jest inspirowany, do kogo skierowany jest sam dzisiejszy koncert? Miał Pan zachęcić dzisiaj warszawiaków do przyjścia. Jasne. No, najważniejszym przekazem tego teledysku jest: ja nie wstydzę się tych bloków. To znaczy, proszę Państwa, są silne ośrodki medialne, które przez lata próbowały nam wmówić, że prawda, no, tam jaki to jest zły, bo on tam gdzieś urodził się pod blokowiskiem. I to jest właśnie koncert, który ma pokazać, to zainspirowało artystę, który napisał, że nie należy się wstydzić bloków. I dzisiaj właśnie ta piosenka będzie o tym opowiadała i dzisiaj, jak dzisiaj zobaczycie Państwo premierę tej piosenki na żywo, proszę Państwa, Polskę muszą i mogą budować wszyscy. I to nie ma znaczenia, czy pochodzi się ze wsi, czy pochodzi się z Warszawy, czy pochodzi się z blokowisk. W Polsce, jeżeli ktoś chce ciężko pracować dla naszego państwa, jeżeli ktoś chce ciężko pracować dla stolicy, musi tu być dla niego miejsce. Ta sama inspiracja Pana blokowiskami to jest właśnie nawiązanie do tego tekstu sprzed roku, że które no, przypomniano, tak, że za czasów młodości bywał Pan pod blokiem i samo hasło też chyba stoimy 100 pod blokowiska, to też chyba takie lekkie nawiązanie do tego? Tak, to prawda, to jest nasza akcja Stoimy pod blokiem jest nawiązaniem do tego, ale również teledysk artysty jest nawiązaniem do tego, również słowa tej piosenki są nawiązaniem do tego, że jak wielokrotnie podkreśla i na koniec chyba tej piosenki nawet, ja nie wstydzę się tych bloków. I to mówi artysta i cieszę się, że ta dyskusja w Polsce potrafi inspirować również artystów. I artyści potrafią stawiać w obronie tych ludzi, którzy wychowali się na blokowiskach i nie mają się czego wstydzić. Panie ministrze, jeszcze jedną kwestię chciałbym zapytać o to, co podjęły władze Poznania, które spotkały się z wiceszefem MSZ w sprawie uchodźców. I tutaj wiceprezydent dzisiaj mówił, że oni chcą przyjąć 2-3 rodziny, sprawdzone rodziny, przyjąć je do siebie, do miasta. Czy pan jako prezydent Warszawy, gdy zostanie pan prezydentem Warszawy, też takie rodziny, 2-3 sprawdzone przyjmie? Jeżeli byłyby to rodziny sprawdzone, i jeżeli będą chciały ciężko pracować dla naszego miasta, oczywiście, że tak. Warszawa musi być otwarta dla wszystkich. Ale musicie Państwo pamiętać, że z drugiej strony nie możemy pozwolić na niekontrolowany przepływ ludzi, których nie jesteśmy w stanie sprawdzić, dlatego że zadaniem prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Nikt z nas nie chce, żeby tak jak w dużych miastach Europy coś w Warszawie wybuchało. Naszym zadaniem jest to, żeby Warszawa była bezpieczna. Dlatego tutaj trzeba oddzielić te dwie sfery. Proszę bardzo, siłę gospodarczą Warszawy niech budują wszyscy ci, którzy chcą, ale z drugiej strony nie możemy doprowadzić do tego, co widzimy w zachodnich państwach Europy. Nie, mówi to o sprawdzonych rodzinach. To tak, sprawdzone... ja podtrzymuję. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania może? Jaki to artysta? HCR. Chciałabym zapytać, jak skomentuje Pan rosnące poparcie dla PiS-u i przy okazji spadające dla PO? Proszę Państwa,
cieszę się, że tak się dzieje, dlatego że my wielokrotnie mówimy o tym, możecie Państwo zawsze sprawdzić, sięgnąć, każdy może sięgnąć do twardych danych. Główna narracja Platformy Obywatelskiej jest jaka? Taka, że o, tutaj ci to z PiS-u, to nie znają się na gospodarce, my tutaj mamy prawdziwych menadżerów, tych z Europy i tak dalej. No i zobaczcie Państwo, sięgnijmy do danych. Co się okazuje? Okazuje się, że przychodzi rząd Zjednoczonej Prawicy, najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, czy w ogóle rocznie patrząc, w ogóle jeden z najwyższych w Europie. Najniższe bezrobocie prawie od 1989 roku. 2/3 nowych miejsc pracy w przemyśle w całej Unii Europejskiej powstaje gdzie? Powstaje w Polsce. Spółki, które nigdy nie miały prawa przynosić zysku, takie jak LOT, jak Polska Grupa Zbrojeniowa, jak PKP, nagle cudownie przynoszą zyski. No nagle wszystko się da, a mówiono, że się nie da. Przestępczość spada, poczucie bezpieczeństwa rośnie. Proszę bardzo. I to są twarde dane. Ja myślę, że Polacy dostrzegają te rzeczy, o których mówię. Mimo, że nie jesteśmy idealni, bo generalnie nie ma idealnych rządów. Ale proszę zobaczyć, twarde statystyki pokazują, moim zdaniem, dlaczego poparcie rośnie. Ale być może ta debata również o stolicy przekłada się na te wyniki sondaży, co również powiem, że mnie cieszy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu.